Cześć, witajcie. Tu Ula Kamińska i 30 tysięcy dni. Zapraszam na nowe nagranie z cyklu 30 filmów w 30 dni. I dzisiaj opowiem o chorobliwej zazdrości i moim własnym osobistym doświadczeniu w tym obszarze. Zapraszam. Chorobliwa zazdrość jest straszna dla osoby, która jej doświadcza. To jest takie uczucie, jakby zapalało ci ogień w głowie. Czasem jest takie uczucie, że to ci po prostu nie da żyć, że to cię zabije. Jest to tak ekstremalna postać lęku. A przyczyna tego lęku jest przez osobę, która doświadcza chorobliwej zazdrości, projektowana na inną osobę, że to jej wina, że to wina tej osoby, że ja doświadczam takich stanów. Teraz z perspektywy własnego doświadczenia, również z perspektywy już czasu w pewnym sensie, mogę powiedzieć, że stan umysłu osoby, która doświadcza tej chorobliwej zazdrości, to jest stan, który ja bym określiła odmowa uznania rzeczywistości. Jeżeli mielibyśmy ten stan opisać zdaniami, to byłoby to coś na zasadzie: nie zgadzam się na istnienie innych kobiet. A w przypadku zazdrości doświadczanej przez mężczyzn, nie zgadzam się na istnienie innych mężczyzn. Nie zgadzam się, że widzisz inne kobiety. Nie zgadzam się, że możliwe jest lubić inną kobietę. Nie zgadzam się, że może masz ochotę pogadać z inną kobietą. Nie zgadzam się, że ja nie jestem dla ciebie wszystkim, całym światem. Nie zgadzam się, że cała Twoja uwaga nie idzie tylko i wyłącznie do mnie. Powinieneś być moją własnością. Całe Twoje życie powinno się kręcić wokół mnie. Ty jesteś moją własnością. Powinieneś myśleć tylko o mnie. Powinieneś kontrolować swoje myśli, bo jak tylko śmiesz pomyśleć o jakiejś innej kobiecie w ciepły sposób, to jest to zdrada. I ten stan chorobliwej zazdrości jest tak bardzo właśnie ekstremalny i związany z tą odmową uznania rzeczywistości, bo rzeczywistość jest taka, że świat jest pełen kobiet i mężczyzn. Wszędzie są inne kobiety, wszędzie są inni mężczyźni, ale jest to związane właśnie z tym całkowitym brakiem kontaktu z własną wartością tej osoby, która doświadcza tej chorobliwej zazdrości. Z tego braku kontaktu wypływają również różne przekonania, na przykład takie, że bez ciebie ja jestem nikim, jesteś moim życiem, bez ciebie nie przeżyję. Więc z tych przekonań wypływa właśnie ta postawa ekstremalnej kontroli. No bo skoro jesteś całym moim życiem, to ja muszę cię pilnować, kontrolować, twoje myśli, uczucia, spojrzenia. I ten brak kontaktu z własną wartością i to przekonanie, że bez ciebie jestem nikim, to jest taki stan właśnie wątpienia w siebie. I ja już nagrywałam filmik właśnie o zazdrości, w którym mówię dużo o tym wątpieniu w siebie i też jak można rozpoznawać i diagnozować to wątpienie w siebie, które jest ukryte w tym uczuciu zazdrości. Ja ten filmik podlinkuję Wam w opisie pod tym nagraniem i zapraszam, żebyście sobie do niego wrócili. Osoba, która doświadcza tej chorobliwej zazdrości jest właściwie sfokusowana, skoncentrowana tylko i wyłącznie na tym związku, ale właśnie w taki bardzo mocno kontrolujący sposób, bo są w tej osobie całe tony, masy przekonań, które właśnie cały czas uruchamiają tą zazdrość. To jest takie przekonanie, że właśnie sama w sobie nie mam żadnej wartości. I ty musisz tu być. Ja zrobię wszystko, wszystko, żebyś ty tutaj był cały czas. Przekonanie, że nie da się mnie kochać. I z tego przekonania, właśnie tego poczucia braku wartości, i z tego przekonania, że nie da się mnie kochać, jest właśnie to poczucie również takie związane z przekonaniem, że ty mnie zdradzisz, oszukasz, porzucisz, jakby przy pierwszej nadarzającej się okazji, i ja muszę wszystko zrobić, kontrolować, pilnować, żeby do tego nie dopuścić, bo gdybym tego nie robiła, to ty byś przy mnie nie został. I to jest właśnie związane z tym głębokim wątpieniem w siebie. Z tego wątpienia
tej osoby, która doświadcza tej chorobliwej zazdrości, płynie taki nieustanny lęk, nieustanny, że za chwilę, za moment jakaś inna, czy jakiś inny w przypadku mężczyzn doświadczających tej zazdrości, okaże się ciekawszy, interesujący, bardziej atrakcyjny, ładniejszy i że zaraz się zorientuje, że jestem nieciekawa, nudna, nieinteresująca, bo to jest to, co głęboko myślisz o sobie. Również w doświadczaniu tej chorobliwej zazdrości jest taki silny element, taki braku, tak naprawdę braku wiary w miłość, bo doświadczają tego zazwyczaj osoby, które właśnie przeszły traumatyczne dzieciństwo, w którym nie było takiej stabilnej więzi opartej na bezpieczeństwie, że można było temu rodzicowi ufać, czuć się przy nim bezpiecznie. I potem taka osoba ma dużo przekonań co do miłości, na zasadzie wszyscy ludzie chcą oszukiwać, wszyscy ludzie chcą mnie tylko wykorzystać. I to miała być moja taka osobista historia, więc też właśnie chcę o tym powiedzieć. I jak ja zaczęłam tak już świadomie pracować z tą swoją chorobliwą zazdrością, kiedy wreszcie przyszedł taki moment, że ja sobie zdałam sprawę, że to jest mój problem, bo to też nie było takie oczywiste. Dlatego, że tak jak powiedziałam na samym początku, osoba doświadczająca tego bardzo mocno projektuje przyczynę, źródło tego swojego stanu na zewnątrz, na właśnie osobę tego partnera. Jest się długo przekonanym, że to jest faktycznie jego wina, że ja się tak czuję, że to, że on spojrzał, że to, że on powiedział, że się uśmiechnął, że to jest dlatego, ja się właśnie czuję tak strasznie źle. Więc kiedy już zaczęłam faktycznie tak przyjęłam, że aha, okej, to jest chyba mój problem. I zaczęłam tak świadomie z tym pracować, i był taki moment, że ja to czułam, i siadłam do tego. Już pracowałam wtedy z dzieckiem wewnętrznie, poczułam, że dobra, to w takim razie usiądę teraz do tego. Chociaż usiąść do tych uczuć związanych z zazdrością jest bardzo trudno, ekstremalnie trudno, bo tak jak też wspomniałam na początku, jest takie uczucie, jakby po prostu twoja głowa była w ogniu. Jest tak silny, ekstremalny lęk w ciele, że bardzo trudno jest po prostu usiąść do tego, żeby sobie nauczyć się czuć te emocje, żeby to procesować. Ale właśnie był taki moment, i ja wtedy zaczęłam pisać, i to jest jedna z pierwszych rzeczy, jakie ja napisałam, czując, pozwalając sobie czuć te emocje związane z zazdrością. I teraz wam te parę zdań przeczytam. Boję się, tak bardzo się boję, nie radzę sobie z tym. Boję się, że się okaże, że ona jest ciekawsza. Dlatego nie mogę dopuścić, żeby się spotkał, dlatego muszę cię kontrolować. I tutaj ta ona, to w ogóle nie chodziło o jakąś konkretną osobę, tylko właśnie taką potencjalną nią, którą właśnie gdzieś tam w świecie mój partner może spotkać. I ta potencjalność, która wydawała mi się taka realna, taka tuż za rogiem, że to za chwilę się może wydarzyć, wywoływała takie właśnie okropne stany w moim ciele. Zazdrość, jeżeli chodzi właśnie o emocje, to jest odczuwana głównie jako lęk, panika, złość, wściekłość i nienawiść. Więc jak to było? Jak to było u mnie? Tak jak wspomniałam, przez większość czasu, przez większą część swojego życia byłam przekonana, że to nie jest mój problem, tylko że to jest jego wina. Bo właśnie spojrzał, uśmiechnął się, zagadał, miał koleżankę, a już nie daj właśnie Boże, chciał spędzić czas z jakąś kobietą. Byłam przekonana i reagowałam w taki sposób, że gdy tylko spojrzał na jakąś kobietę, na zasadzie, że na przykład to był jakiś billboard albo w filmie, to ja już czułam, jakby to była zdrada. Czułam, że robi wbrew coś naszej relacji, że zdradza naszą relację. I właśnie pojawiała się wtedy ta panika, lęk, złość, gniew, nienawiść. Czułam się zazdrosna o przeszłe partnerki, przeszłe miłości. Jak pytałam go o jego przeszłość, to tak jakbym zbierała dowody przeciwko niemu. Nie mogłam się pogodzić i zaakceptować, że on kiedykolwiek wcześniej, zanim w ogóle jeszcze się poznaliśmy, lubił czy kochał kogoś innego. Uważałam to za dowód, że skoro w ogóle jest to możliwe, że on w ciągu swojego życia mógł kochać kogoś innego, to znaczy, że teraz też to może się zdarzyć. Że to oznacza, że nie jestem jedyna, a uważałam, że powinnam.
I byłam przekonana, że skoro były w jego życiu jakieś inne kobiety przede mną, to że z naszą relacją jest w ogóle coś nie tak. I ja naprawdę czułam na poziomie emocji, tak, jakby on zrobił coś nie tak, że w ogóle był z jakimiś innymi kobietami, zanim mnie poznał. Chociaż wiem, że to brzmi absurdalnie, i ci, którzy nie doświadczyli nigdy chorobliwej zazdrości, to może to brzmieć w ogóle całkowicie nieracjonalnie, bo to właśnie nie jest racjonalne. I tak jak mówiłam, jest to bardzo mocno związane z odmową uznania rzeczywistości. Żyje się we własnym świecie z własnymi zasadami. I gdy tylko zaczynałam z kimś związek, to jedynym celem moim w ogóle życiowym stawało się kontrolowanie tej osoby. Z tym w ogóle zasypiałam i się budziłam. Zasypiałam i budziłam się z lękiem. Non-stop czułam lęki. W dużej mierze to było właśnie związane z tym. I czułam, że wszystko byłoby dobrze. Ja bym się tak nie czuła, gdybym tylko była całym jego życiem, bo taki miałam obraz miłości i czułam, że to dałoby mi ten upragniony spokój, bo ja byłam oczywiście wyczerpana tym lękiem. Dlatego manipulowałam też emocjonalnie, wycofywałam się, obrażałam, karałam, bo ja czułam, że ten mój lęk, taki silny lęk, to jest w ogóle miara miłości, że im bardziej czujesz taki lęk, to znaczy, że tak bardzo kochasz. Więc ja też chciałam wywołać w nim ten lęk, bo dopiero wtedy czułam tak naprawdę, że on mnie kocha. Tak bardzo miałam połączoną miłość właśnie z lękiem. I czułam, że jak on jest taki spokojny, zadowolony i się nie boi, to że mnie nie kocha. I oczywiście czując tą zazdrość, przy byle okazji obwiniałam partnera, że to jego wina, że cierpię przez niego i że nie powinien mi tego robić. I gdy gdzieś tam przypadkowo natrafiłam na przykład na jego jakieś stare zdjęcie z jakąś dziewczyną, to uruchomił się taki lęk, wściekłość, nienawiść, że właśnie chciałam go ukarać, chciałam, żeby cierpiał, bo jak on w ogóle mógł, nie wiem, jak on mógł nie czekać na mnie. I ja rezygnowałam ze wszystkich swoich przyjaźni, takich damsko-męskich, dlatego, że właśnie był we mnie ten lęk, że jeżeli ja nie zrezygnuję, to on też nie zrezygnuje, a przecież ja bym tego nie zniosła, więc ja byłam gotowa zrezygnować ze wszystkiego i żądałam tego samego od niego. I że w ogóle mu nie wolno, że od teraz jest w ogóle koniec z jakimikolwiek kontaktami, z jakimikolwiek innymi kobietami, na jakiejkolwiek płaszczyźnie niemalże. I w ogóle najlepiej, jakby się w ogóle nie uśmiechał, nie był miły dla innych kobiet, tylko mega osły, wręcz nieprzyjemny. Jeśli już musi mieć kontakt z jakąś kobietą, nie wiem, na przykład w pracy. I do pewnego momentu naprawdę nie brałam w ogóle pod uwagę, że to jest mój umysł. Że to mój umysł jest tutaj problemem. Że to mój umysł mnie oszukuje. Że to interpretacje mojego umysłu wywołują ten lęk i panikę, a nie sytuacja. A nie zachowanie drugiej osoby. Że gdy się on uśmiechnął, chciał porozmawiać z kimś, czy spotkać się ze starą znajomą, to ja czułam lęk i panikę, i wściekłość, nienawiść, nie z powodu tych drobnych sytuacji, tylko z powodu tego, co to dla mojego umysłu oznaczało, jakie znaczenie mój umysł nadawał tym sytuacjom. I bardzo, bardzo długo w ogóle nie byłam świadoma, że moja wizja świata jest zniekształcona. Że ja widzę w zniekształcony sposób. I gdy zaczęłam tak siadać do tych emocji i pracować z przekonaniami, to zaczęłam zdawać sobie tak pomału, pomału sprawę. Zaczęło to do mnie tak docierać powoli, że żyję w tym nieustannym lęku, bo on tak naprawdę pochodzi z tego, że ja uważam głęboko sama siebie za bezwartościową. Też pracując z tym bardzo powoli, stopniowo, zaczęłam zauważać, jak bardzo w tej zazdrości jest się egocentrykiem. To jest ten taki neurotyczny, silny, skrajny egocentryzm. Że tak naprawdę w ogóle mnie nie obchodzi, jak się czuje ta druga osoba. Że tak naprawdę w ogóle mnie nie obchodzi ta druga osoba. Czego ona chce, jakie
ona ma potrzeby, co jest dla niej ważne. Liczyłam się tylko ja i mój lęk. Wszystko było skoncentrowane wokół tego lęku, że ja mam go nie czuć i on ma się tak zachowywać, żeby go we mnie nie wywoływać. To w ogóle był jedyny, niemalże główny cel związku. A to było niemożliwe, bo ten lęk wywoływało wszystko, po prostu wszystko. I na początku jest nawet bardzo jakoś tak trudno się pogodzić z tym, nawet jak ja zaczynałam to widzieć, to trudno jest to zaakceptować, że to naprawdę nie dzieje się w rzeczywistości, że to tylko podsuwa mi mój umysł. I miałam, nawet już miałam takie na początku momenty, że to widziałam, to jeszcze miałam taki bunt sprzeciw sobie, że nie, że to nieprawda, bo te wizje, w ogóle ta ocena tego, co ta druga osoba robi, jak się zachowuje, wydają się tak realistyczne, że wydaje się to po prostu niemożliwe, że to jest tylko złudzenie. Złudzenie, na które ja reaguję emocjonalnie. I teraz uwaga, chcę powiedzieć coś bardzo ważnego. Mówi się czasem, że chorobliwa zazdrość ma bardzo podobne cechy do schizofrenii, bo osoba doświadczająca chorobliwej zazdrości ma tutaj takie klasyczne urojenia. Więc słuchajcie, jeżeli ktoś z Was, kto tego słucha, boryka się z czymś takim, to teraz mogę się podzielić z własnego doświadczenia, że pierwsza, najważniejsza rzecz to jest w ogóle dopuścić to, dopuścić do świadomości tą prawdę, że to mój umysł mnie tutaj oszukuje. I mi pomógł jakoś w tym też film Piękny Umysł, który oglądałam już wiele lat temu, i tam na końcu jest taka właśnie scena, kiedy ten główny bohater, który cierpi na schizofrenię i ma te urojenia, kiedy on widzi te swoje urojone postaci i już jest w stanie nie angażować się w żadną relację z nimi. Czyli one nadal są, te urojenia się nadal kreują w umyśle, ale on zmienia swoją relację do nich. I to było dla mnie takie objawienie, że skoro on mógł się nauczyć rozpoznawać te swoje urojenia i mógł się nauczyć na nie nie reagować, to może ja też mogę. Mogę zacząć uczyć się rozpoznawać moje własne urojenia. Czyli, że widzę to, czego nie ma. Widzę znaczenia, których tam tak naprawdę nie ma w tych sytuacjach. I nawet jak mój umysł będzie mi to podsuwał, narzucał mi te myśli, obrazy, to ja po prostu może nauczyć się na nie nie reagować. To był mój taki pierwszy punkt wyjścia. Wtedy też robiłam już pracę z dzieckiem wewnętrznym i to po prostu wszystko zaczęło mi się łączyć. Więc ta praca jakby z myślami, czyli urojeniami, plus praca z emocjami, czyli z dzieckiem wewnętrznym. I w którymś momencie też właśnie pomyślałam sobie, okej, okay, a co, jeżeli następnym razem, kiedy to poczuję, potraktuję ten lęk, tą panikę jako lęk dziecka, którym kiedyś byłam. Więc tu jest ten bardzo ważny krok, po prostu wzięcie odpowiedzialności za to. Dopiero wtedy może się to zacząć zmieniać. Wzięcie odpowiedzialności oznacza, że ja naprawdę zaczynam rozumieć i może ci to zająć jakiś czas, ale zaczynam rozumieć i widzieć, że to jest po prostu moje, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Więc od czego zaczęłam? Zaczęłam najpierw przyglądać się różnym sytuacjom, które już były, bo to mi dawało taką przestrzeń na to, że mogę sobie w takich w miarę bezpiecznych warunkach do tego wrócić wewnętrznie, chociaż nawet jak wracałam do czegoś, co już było, nie wiem, tydzień wcześniej, miesiąc wcześniej, czy kilka miesięcy wcześniej, to nadal to wywoływało we mnie tą silną reakcję natychmiast na samą myśl o tych pewnych drobnych sytuacjach. Ale pomimo tych silnych reakcji, taką już miałam taki wgląd i to zrozumienie, że to jest moje i że muszę po prostu jakoś do tego usiąść, więc spróbowałam zobaczyć, co tu się tak naprawdę dzieje. I próbowałam, miałam taką intencję, żeby zobaczyć tą rzeczywistość jakby nie przez te wykrzywione okulary, nie przez te urojenia, tylko tak, jak to faktycznie jest. I dotarłam do tego, że on ma prawo rozmawiać z innymi kobietami, że to nie jest nic złego ani nienormalnego, że miłość to nie jest ograniczanie kogoś i kontrolowanie i zamknięcie go w więzieniu, żeby był tylko dla mnie, żeby był moją własnością. W takim bardzo krótkim przebłysku takiej przytomności, który wtedy udało mi się uzyskać, ja zobaczyłam, że
On ma prawo czerpać z tych różnych interakcji z ludźmi, również z kobietami, radość. Że to jest piękne, mieć różne relacje w życiu i że to mi nie zagraża, dlatego że moje życie nie zależy od niego. To była chyba jedna z najważniejszych rzeczy. Pamiętam bardzo mocno i wyraźnie, jak to nagle we mnie wybrzmiało, że ja doświadczam swojego życia, kiedy jestem w związku, jakby ono całkowicie zależało tej drugiej osoby. Tam po prostu było zero autonomiczności czy suwerenności emocjonalnej. I to była taka moja deska ratunku, ta myśl. Moje życie nie zależy od niego. I ja sobie to powtarzałam. Na początku pamiętam, jak miałam ten wgląd, to potem, nie wiem, obudziłam się na drugi dzień, zaczynałam dzień z tym. To było moje takie jakby antidotum, odtrutka na ten nieustanny lęk właśnie związany z tą chorobliwą zazdrością. I funkcjonowałam przez dłuższy czas właśnie z taką bardzo częstą mantrą: moje życie nie zależy od niego. Moje życie nie zależy od niego. Moje życie nie zależy od niego. I to mnie bardzo uspokajało. Druga rzecz, którą zaczęłam bardzo regularnie robić, to właśnie procesować ten lęk, silny lęk, z perspektywy dziecka, którym kiedyś byłam, które się tak strasznie bało porzucenia, które było faktycznie całkowicie zależne, którego życie faktycznie zależało od mamy i taty. Czyli jak te uczucia związane z chorobliwą zazdrością się we mnie działy, wydarzały, to ja po prostu pozwalałam je sobie czuć i w tym samym czasie kontaktowałam się wewnętrznie z tą dziewczynką, którą kiedyś byłam. Nawet takie samo jakby czucie tych emocji i równocześnie widzenie tego dziecka, tak jakby to dziecko to czuło w tobie. I bardzo dużo ćwiczyłam właśnie te wszystkie sytuacje z przeszłości, jakby przygotowując się na to, co będzie się działo, bo wiedziałam, że po prostu będę miała jeszcze właśnie te reakcje, i to był taki mój trening. Czyli brałam te wszystkie sytuacje, które już były między nami, które właśnie wywoływały mnie tą zazdrość, i procesowałam sobie w tych sytuacjach właśnie te emocje z perspektywy dziecka, którym kiedyś byłam, i przywracałam tym konkretnym, kolejnym sytuacjom tą właściwą, rzeczywistą perspektywę, z tym uznaniem faktycznych praw rzeczywistości, a nie tych moich urojonych. I ćwiczyłam też wtedy jakby inną moją reakcję, inne moje zachowanie, przez na przykład mówienie na głos czegoś, co było inne od tego, co bym powiedziała właśnie na tej zazdrości. Czyli na przykład wyobrażałam sobie, jak, nie wiem, zadzwoniła do niego jego koleżanka i on rozmawia przez telefon, że na przykład mówię: okej, okay, to jak ty tu sobie rozmawiasz, to ja idę na spacer na 20 minut. Żeby puścić kontrolę, żeby dać mu tą przestrzeń, ten czas na to, bo to jest jego życie. I właśnie wiąże się też to z tym, że robiłam również sobie takie wizualizacje z puszczaniem kontroli, bo widziałam, jakie to jest tutaj kluczowe. Że po prostu widziałam, wyobrażałam sobie, że ja to trzymam, że próbuję to trzymać, że ja muszę to kontrolować i że otwieram ręce. To aż bolało na początku, tak wewnętrznie, emocjonalnie, ale że otwieram ręce i puszczam. Wypuszczam to, cokolwiek tam trzymam, co próbuję trzymać, kontrolować, że ja to wypuszczam i że zgadzam się na ten brak kontroli. Bo prawda jest taka, to jest znowu ta prawda o rzeczywistości, że nie mamy kontroli. Nie mamy kontroli nad umysłem drugiej osoby, nad jej uczuciami, nad jej myślami. Też w trakcie, jak pracowałam z dzieckiem wewnętrznym, to taki następował stopniowy, powolny proces odzyskiwania kontaktu z własną wartością, co też bardzo mocno wspierało to moje wychodzenie z tej chorobliwej zazdrości, bo ten kontakt z własną wartością to jest jak taki wewnętrzny kręgosłup, który bardzo potrzebujemy, żeby móc właśnie być w stanie w ogóle pomyśleć o puszczeniu tej kontroli. Bo ta kontrola, te nasze mechanizmy obronne, kontrola z silnym mechanizmem obronnym, to jest jak taki właśnie nasz kręgosłup zewnętrzny, jak krab ma kręgosłup zewnętrzny, dzięki któremu w ogóle mamy poczucie, że się jakoś trzymamy w kupie, że jakoś w ogóle funkcjonujemy, jakoś w ogóle jesteśmy w stanie żyć. Więc potrzebujemy najpierw zbudować ten kręgosłup wewnętrzny, który jest bardzo mocno właśnie kontaktem z tą własną wartością wewnętrzną, żeby móc stopniowo zacząć jakby rozbierać ten kręgosłup zewnętrzny, czyli puszczać tą kontrolę na przykład. I właśnie praca w ten sposób ze sobą, wzięcie odpowiedzialności za siebie, bo słuchajcie, tak naprawdę my jesteśmy odpowiedzialni tylko za siebie i za dzieci, jeśli masz dzieci. I
zajęcie się sobą, swoimi własnymi przekonaniami, przywracanie sobie tego faktycznego, prawdziwego obrazu rzeczywistości, praca z dzieckiem wewnętrznym, to wszystko jakby prowadziło mnie do zdobywania bardzo pomalutku, ale jednak prowadziło mnie w tą stronę, żeby uzyskać taką suwerenność emocjonalną. A co oznacza ta suwerenność emocjonalna w tym kontekście właśnie tej chorobliwej zazdrości? Oznacza to, że zaczynasz powoli czuć i rozumieć. Na początku są to takie momenty, ja to nazywam takie momenty przytomności, kiedy nagle, że ja, taka myśl i przekonanie, że co? W ogóle w czym ja żyłam? Tak jakbym się obudziła z jakiegoś złego snu. I takie poczucie, że przecież ja spokojnie przeżyję bez tej osoby. Nawet gdyby coś się stało z tym związkiem, z tą relacją, to ja będę miała się świetnie. I na początku to były tylko takie momenty, potem znowu na przykład wpadałam i musiałam znowu z tym pracować, ale potem te momenty stawały się coraz częstsze, coraz dłuższe i też Wam chcę powiedzieć, że tak to wygląda. Żebyście się nie frustrowali, jeśli na przykład będziecie mieć taki moment objawienia, przebudzenia, taki moment przytomności, a potem na drugi dzień czy za parę dni znowu będziecie czuli tą zazdrość i te emocje z tym związane, ten straszny lęk, żebyście siebie jakby nie krytykowali za to, czy żebyście nie popadali w takie przygnębienia, ha, to bez sensu, to ja już myślałam, że jestem zdrowa, a tu to samo. Tylko właśnie to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, że na początku jakby wypadamy z tej nieprzytomności na chwilę. To są takie krótkie momenty otrzeźwienia, ale potem znowu wpadamy, bo to nas ciągnie, bo to jest bardzo silny schemat. I żeby kontynuować tą pracę ze sobą, nie? I potem będziemy coraz częściej na tym ja prawdziwym, bo tak naprawdę te okresy przytomności to jest wtedy, kiedy ja nagle tak jakby właśnie, to jest takie najbardziej adekwatne, jakbym się obudziła i widziała wszystko faktycznie tak, jak jest, że hej, to jest moje życie. Ja mam siebie. Mam swój codzienny dzień. Moje życie naprawdę nie zależy już teraz od nikogo. No i wtedy jest coraz też łatwiej puszczać tą kontrolę, no bo moje życie nie zależy od tej drugiej osoby. Ja spokojnie przeżyję bez niej, gdyby się nawet coś stało z tym związkiem. To możesz się zacząć zajmować swoim życiem wreszcie, swoim królestwem. Bo ta uwaga nie ucieka ci właśnie tylko w to kontrolowanie obsesyjne. I w tym okresie przytomności zaczynają się pojawiać takie myśli. Ja nawet sobie właśnie zapisywałam, zresztą za chwilę o tym jeszcze powiem, że w sumie to jest jego życie i on ma prawo, to jest jego jedyne życie, jakie w ogóle kiedykolwiek będzie miał, tak jak moje życie jest jedyne, jakie kiedykolwiek będę miała. I on ma prawo w sumie decydować, robić co chce. Jeżeli z jakichkolwiek powodów, których może nigdy nawet nie poznam, zdecyduje, że lepiej jest dla niego nie być ze mną, to niech to robi. To jest jego to niekwestionowalne prawo do wolności, do szczęścia, które ja mam też i on ma i każdy z nas ma. I właśnie co ja robiłam w tych okresach przytomności? Zaczynałam pisać listy do samej siebie. Bo ja czułam, że to jest taki inny stan od tego, który miałam przez 99% czasu. I wiedziałam potem po paru razach, kiedy już wypadałam z nieprzytomności, ale potem znowu mnie ona zasysała, to kiedy mi się znowu zdarzył taki moment otrzeźwienia, to już wiedziałam, że to nie będzie trwało prawdopodobnie bardzo długo, a na pewno wiedziałam, że pewnie się w którymś momencie znowu skończy. I sobie pisałam listy do samej siebie z tych okresów swojej przytomności. I pisałam na przykład takie rzeczy jak: jeśli zdecyduję odejść, to trudno. Kocham go, zależy mi na nim, ale najważniejsze dla mnie jest to, żebym ja mogła być dla samej siebie oparciem, żebym ja mogła ufać samej sobie. Chcę wiedzieć, że to ja jestem zawsze w porządku wobec niego, bo tylko nad tym mam faktycznie kontrolę. I nawet gdyby nasz związek się rozpadł, to ja będę mogła wtedy czuć się samą sobą okej. I to jest najważniejsze, bo ja samą sobą zostanę do końca życia. A nad tym, co on zrobi, nie mam kontroli. Wiem, że on chce ze mną być, bo czuję to, a jeżeli to się zmieni, to wtedy będę myśleć, co mam z tym zrobić i myśleć, co dalej. Ale i dużymi literami, moje życie nie zależy od niego. To już jest skończone. Takie mylenie miłości z taką ekstremalną zależnością
jest dość powszechne w naszej kulturze. I to oczywiście nie oznacza, że wszyscy doświadczają tej chorobliwej zazdrości, bo ja znam bardzo dużo osób, które w ogóle nie mają czegoś takiego. Zawsze zazdrościłam im tego, jeszcze jak bardzo cierpiałam z tego powodu. Ale właśnie nasza kultura bardzo mocno też kreuje coś takiego. Wiecie, wszystkie filmy, piosenki są właśnie o takiej ekstremalnej zależności. Tam nie ma suwerenności emocjonalnej, wolności, tylko umrę bez ciebie, nie chcę żyć bez ciebie i tak dalej. I to jest w ogóle kompletna bzdura. Ja widzę to tak, że to jest po prostu całkowite nieporozumienie. Ta zazdrość jest takim, jakby podsumowując, mogę powiedzieć, takim bardzo dziecięcym lękiem o przetrwanie. Czasem wręcz miałam wrażenie, że takim bardzo niemowlęcym, takim bardzo pierwotnym, że właśnie taki niemowlak, on chce mieć mamę tylko dla siebie i za każdym razem, kiedy mama się oddala, to czuje niepokój, lęk, chciałoby być cały czas blisko. I wydaje mi się, że jeżeli wtedy na przykład na tym etapie nie było, oczywiście to nie jest jedyny trop, ale warto na to sobie zwrócić uwagę. Jeżeli tam nie było takiego stabilnej więzi przywiązania, to mogło to zaowocować właśnie takim utrwalonym potem lękiem o przetrwanie, który się potem może wyrażać w ten sposób w związku, właśnie w postaci takiej chorobliwej zazdrości. Bardzo ważne jest, żeby to zrozumieć, że takie małe dziecko, na przykład taki niemowlak, on jest faktycznie, jego życie zależy. Jego życie faktycznie zależy od jakości tej więzi, relacji z matką, z tym pierwszym opiekunem. I my potem tak żyjemy i funkcjonujemy, jakby nasze życie nadal zależało od tej drugiej osoby. Natomiast to jest ta jedna z tych pierwszych rzeczy do uświadomienia sobie, że to się faktycznie diametralnie zmieniło od czasu, gdy byłam niemowlakiem, że teraz moje życie nie zależy od nikogo. Więc na koniec takie krótkie podsumowanie chcę zrobić, jeżeli ktoś z Was właśnie potrzebuje tego. Jeżeli doświadczasz chorobliwej zazdrości, jest ten moment, kiedy pojawiają się w tobie te silne emocje, bardzo trudne, to pozwól sobie je poczuć. To po pierwsze. Zrób na to przestrzeń w sobie. Chociaż wiem, jak trudno jest czuć te rozsadzające, bardzo bolesne uczucia, ale to jest taki bardzo ważny kierunek w tym procesie. Następnie czując to, spróbuj odseparować te emocje od tej osoby, czyli od twojego partnera i skierować jakby czucie tych emocji z innego źródła, czyli ze źródła właśnie tego małego dziecka. Gdy tak pozwolisz sobie to trochę poczuć, przeprocesujesz, to prawdopodobnie poczujesz w którymś momencie jakąś ulgę. Następnie staraj się trzymać swój umysł na wodzy. I to możesz zrobić przez na przykład powtarzanie właśnie tych mantr. I to mogą być takie mantry jak: moje życie nie zależy od tej osoby. Ufam mu. Nie mam kontroli nad drugą osobą. Ma prawo mieć przyjaciół. Jest wolny. Jest ze mną, bo tak chce, bo tak wybrał. Nikogo nie zatrzymam siłą, ani nie zmuszę do kochania siebie. Jeżeli znaleźliście wartość w tym nagraniu, to zapraszam do polubienia, do subskrybowania, do zostawienia komentarza i dziękuję, że byliście ze mną. Jeżeli doświadczacie chorobliwej zazdrości, to ściskam Was szczególnie ciepło i wiem, jak to jest trudno i życzę Wam powodzenia w Waszej drodze wychodzenia z tego. Do zobaczenia jutro. Pa!